Wszystkich bardzo serdecznie. Dobrze, to kilka słów na ten temat, bo tutaj na internecie się rozpętuje rzeczywiście cała fala dezinformacji odnośnie mnie, bo powiedziałem, że ja już do Polski nie wrócę. Dlatego, że ja już jestem w tej chwili na drugiej emigracji. To nie znaczy, że ja od czegoś uciekam, czy od kogoś uciekam, bo różne rzeczy ludzie opowiadają. Nie, chodzi o to, że ostatnio główny inspektor sanitarny wprowadza takie przepisy i te przepisy, coraz więcej ich będzie, które po prostu uniemożliwiają mnie produkcję wysokiej jakości suplementów, właściwie sprzedaż wysokiej jakości suplementów w Polsce. Dlatego ja nie mogę już działalności w związku z tym w Polsce prowadzić. Wrażenie, że istnieje bardzo duża różnica jakości pomiędzy preparatami witaminy D produkowanymi przez przemysł farmaceutyczny, a tymi produkowanymi jako suplementy diety przez przemysł spożywczy, gdzie nie obowiązują ścisłe zasady Good Manufacturing Procedure obowiązujące w przemyśle farmaceutycznym i jakość tych preparatów jest zdecydowanie gorsza.